Masz mnóstwo praw, w tym jedno z najważniejszych – prawo dostępu do wiedzy i rzetelnej edukacji, także seksualnej. Czasami może Wam się wydawać, że wiecie już wszystko na jakiś temat. Czy taka jest prawda? Na przykład potraficie powiedzieć dokładnie, jak przebiega ciąża? Sprawdziliśmy to, zadając Wam kilka pytań na naszych społecznościach. I co? Znacie odpowiedź na wszystkie pytania? Jeśli nie, to zostańcie z nami do końca! Czas w cyklu, kiedy może dojść do zapłodnienia, to maksymalnie 24 godziny od owulacji, czyli momentu, kiedy komórka jajowa dojrzewa. Zapłodnienie to moment, gdy wędrująca jajowodem komórka jajowa spotyka się z plemnikiem. Tak powstaje zygota. Po około tygodniu od tego momentu i kilkunastu podziałach komórkowych zaczyna się proces implantacji, czyli zagnieżdżania się zarodka w macicy. Trwa około 6 dni. Jeśli zakończy się sukcesem, to mówimy o 5 tygodniu ciąży. Jeśli jednak do zagnieżdżenia nie dojdzie, to mamy do czynienia z ciążą biochemiczną, którą da się wykryć tylko w badaniu krwi. Zarodek naturalnie obumiera i pojawia się nieco spóźniony okres. No, nie zabezpieczaliśmy się. Oho, robi się interesująco. Wydawało mi się, że to bezpieczny moment. No a teraz boję się, że wpadłam. Rozumiem. No też bym się stresowała na twoim miejscu. Ale czytałam, że w takich sytuacjach, wiesz, przy wpadce albo jak w ogóle nie było żadnej antykoncepcji, to można skorzystać z tabletki dzień po. Myślisz? No nie wiem. A jak to w ogóle działa? Pomogę. Antykoncepcja awaryjna polega na zapobieganiu zajściu w ciążę, jeśli wcześniej nie zastosujecie regularnej antykoncepcji, która jest lepszym i mniej inwazyjnym rozwiązaniem. Chodźcie. W tym momencie jesteś najdalej tutaj. W Polsce na receptę i po konsultacji z lekarzem dostępne są tabletki, które można przyjąć do 72 lub 120 godzin od współżycia. Kurczę, no nie wiem, a może są jednak jakieś inne sposoby? Gorący prysznic? Zapomnijcie o takich domowych mitach. Tak samo o tym, że seks bez zabezpieczenia tuż przed okresem albo w jego trakcie jest bezpieczny. Według ginekologów żadna faza cyklu nie jest w 100% bezpieczna, żeby rezygnować z antykoncepcji. Pamiętajcie jednak, że antykoncepcja awaryjna, jak sama nazwa wskazuje, powinna być stosowana w wyjątkowych i nagłych sytuacjach. Nie traktujcie jej jako alternatywy dla antykoncepcji, bo jej wielokrotne stosowanie może zaburzyć waszą gospodarkę hormonalną i rozregulować wasz cykl menstruacyjny. No nie wiem, chyba najlepiej będzie, jak zadzwonię do lekarza i sama wszystkiego się dowiem. Co do zasady, że każdy lekarz wypisze Wam receptę na tabletkę awaryjną, w praktyce wygląda to tak, że potrzebujecie najpierw wizyty u ginekologa. Państwa na całym świecie różni podejście do dostępności antykoncepcji, do ciąży i jej przerwania. Są kraje, w których kobieta może podjąć się takiego zabiegu ze względu na przesłankę ekonomiczną, społeczną, czyli na przykład jeśli nie stać jej na wychowanie dziecka. Są takie, w których jest całkowicie zakazana. W sumie takich krajów jest 7 na świecie. I takie, gdzie jest dostępna na życzenie. Jest też grupa, w której dopuszcza się przerwanie ciąży, jeśli zagraża życiu matki lub jest skutkiem gwałtu. W wielu krajach jedną z przesłanek do przerwania ciąży jest potwierdzony medycznie nieprawidłowy rozwój płodu. Czyli co? Czyli ciężkie wady. Wady letalne. Które powodują śmierć płodu lub noworodka bez względu na podjęte leczenie. Kurczę, ale skąd to wiedzieć? Trzeba się badać. Ciąża od samego początku powinna być prowadzona pod okiem lekarza i położnej. Przyszła mama powinna pilnować terminów badań kontrolnych, takich jak na przykład USG. Powinna też zrobić badanie prenatalne, zwłaszcza jeśli jest jakieś podejrzenie, że ciąża przebiega nieprawidłowo. Co? Co to jest? Już mówię. To badanie, które przeprowadza się inwazyjnie lub nie, w zależności czy ciąża przebiega prawidłowo, czy są jakieś problemy. Pozwala wykryć nieprawidłowości już na bardzo wczesnym etapie ciąży. Badania nieinwazyjne, takie jak m.in. test PAPPA, pozwala wykryć zespół Downa i zalecany jest każdej kobiecie. O ile badania nieinwazyjne nie zagrażają ciąży, to inwazyjne, takie jak np. amniopunkcja, czyli biopsja specjalistyczna, już tak. Dlatego kobieta powinna wiedzieć, jakie wiąże się ryzyko z jej decyzjami. Jeśli macie jakieś wątpliwości, czegoś nie rozumiecie, zawsze pytajcie lekarzy. To wasze prawo. Dużo informacji i dużo niepewności. Dlatego decyzja o współżyciu powinna być zawsze świadoma. Co roku na świecie wykonuje się 40 milionów aborcji. Głównie w krajach, gdzie poziom edukacji jest niski lub bardzo niski. Eksperci Amnesty International są zgodni, że liczba kobiet decydujących się na przerwanie ciąży jest mniejsza tam, gdzie dostęp do edukacji i antykoncepcji rośnie. A wy jesteście gotowe na sprawdzian?
to macie zadanie teraz dopasować zdjęcia do tygodni ciąży 8, 9, 12 i 25. A potem przypasować, co po kolei rozwija się w konkretnym etapie. Te same pytania zadaliśmy Wam na społecznościach. To Wasze odpowiedzi. W 8 tygodniu pojawiają się spontaniczne ruchy płodu, w 9 na USG widać ruch nóg, a dłonie i stopy mogą się dotykać. 12 tydzień to ten, gdy powstają paznokcie i linie papilarne. W 25 tygodniu na USG można już zaobserwować odruch chwytania i ssania. No dobra, a co sądzicie o tym? O tych etapach? To niesamowite, że w 12 tygodniu już tworzą się linie papilarne. No, a ciąża ile trwa? 40 tygodni. No. Mega szybko. Dobra, to teraz w telegraficznym skrócie opowiem Wam, jak przebiega ciąża i co się dzieje w danych etapach. Co się dzieje na początku ciąży? Już wiecie. Do 5 tygodnia określają się niemal wszystkie cechy nowego człowieka. W 6 i 7 tygodniu na USG można usłyszeć bicie serca i pojawiają się półkule mózgowe, a w 8 zaczynają się tworzyć kości. W 10 tygodniu zarodek mierzy około 30 mm i w dalszym ciągu najintensywniej rozwija się jego mózg. Tu kończy się okres embrionalny i zaczyna okres płodowy, który trwa aż do porodu. W 11 tygodniu rozwinięte są prawie wszystkie układy, a narządy pracują zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Między 13 a 16 tygodniem na USG można już rozpoznać płeć płodu, a około 20 tygodnia zaczyna się on aktywnie ruszać i reagować na dźwięki. Mniej więcej w 28 tygodniu rozpoznaje głos matki. Praktycznie pełną dojrzałość do życia pozamacicznego płód osiąga około 36 tygodnia. Otwiera oczy, gdy czuwa, i zamyka, kiedy śpi. Ma też w pełni rozwinięty słuch. W tym czasie zwykle przybiera już pozycję do porodu. Ten prawidłowo następuje około 40 tygodnia. Kochani, wiedza to Wasza siła i bezpieczeństwo. Podejmujcie wybory świadomie i w zgodzie ze sobą, a na pewno wszystko wtedy będzie dobrze. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się za tydzień.